przepraszam za spóźnienie. Twoje przeprosiny tu nie pomogą, nie zwrócą mu życia. Nie wyżywaj się na mnie, to nie jak zabiłem. Mateo przeczuwał swoją śmierć. Oboje wiemy, kto za tym stoi. Jego nie było na pogrzebie. Zabrali go. Wtedy jeszcze żył. Jeśli z tego wyjdzie, będzie jeszcze bardziej silniejszy. Wiem. Coś mi się wydaje, że jeden z was nie przeżyje kolejnej konfrontacji. Nie martw się. Ta wojna niedługo się zakończy. Drogi ucz, ostatnie wydarzenia zmusiły mnie do ucieczki. Chcę, abyś wiedział, że zawsze byłem po tej dobrej stronie. Teraz Maciej jest słaby. Może spełnić marzenia twego ojca o zjednoczeniu regionu. Nadszedł czas, abyś wkroczył do miejskiej dżungli. Pamiętaj, że jeśli uwierzysz, osiągniesz cel. Thank you.
Domyślam się, że szpital cię nie wypisał. Witaj, Vincenzo. Moje kondolencje, przyjacielu. Skujesz wrogu. Wiedzą, że osłabłeś i chcą to wykorzystać. Nikt mi nie zagraża. A teraz wybacz, przyjacielu. Muszę wracać do interesu. Mały ninja cię dopadnie. Prędzej czy później się z nim zmierzysz. Przychodzę do ciebie, aby cię ostrzec. Twój rewir będzie miał kłopot. Mały ninja chce działać. Jest niezwykle zdolny i pełen sił. Przejmie kontrolę nad dzielnicą. A jaki ty masz w tym interes? Musimy go zniszczyć. Zagraża nowemu porządkowi. To nie jest wystarczający powód. Drogi na Kayamo. Jeśli to ty pierwszy mnie wzywasz, to musi być coś pilnego. On wrócił i chce cię zlikwidować. Ale jeszcze nie zaatakuje. Jest słaby i potrzebuje poparcia. Co mam teraz robić? Na początek zacznij działać. Spotkaj się ze starym znajomym. Witaj. Czułem, że się spotkamy. Skąd wiedziałeś, że tutaj przyjdę? To ci było pisane, tak jak wiele innych rzeczy. Wiesz, że zabiłem niewinnych ludzi, aby pomścić ojca? Aby poznać zabójców, musisz poznać prawdę. Prawdę o moim ojcu? Był wybitnym uczniem. Trenowaliśmy razem. Ja, twój ojciec i twój bliższy. Był ktoś jeszcze. Kto? Nie uwierzysz, jeśli ci powiem. Witaj, co się do mnie sprowadzasz? Może interesy? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Tymczasem ty, Vincenzo, spiskujesz z moim największym wrogiem, tuż pod moim nosem. Cóż za ironia losu. Ty i twój brat zginęliście z ręki zawodowca.